Piąty już rajd rowerowy do Szklarskiej Poręby Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego Zakładów Górniczych Rudna wyruszył spod kopalni. W tym roku na linii startu stanęło 70 rowerzystów. Pojadą dwoma trasami. Jedni przez kapelę będą mieli do przejechania 117 km, a druga grupa pojedzie przez Świeradów i ta trasa ma 127 km. 2-3 razy w tygodniu robimy taki lżejszy trening. W niedzielę staramy się jechać jakiś dłuższy dystans. No i to właśnie nam pozwala przygotować się na taką wyprawę jak dzisiaj. To która trasa? No najprawdopodobniej będzie przez Świeradów, czyli te 128 km, żeby przejechać i jak najszybciej być w Szklarskiej i sobie już odpoczywać jutro w sobotę myślę, że jakieś single tracki zrobimy w Świeradowie, w niedzielę powrócimy tą samą trasą z powrotem do domu. Oby szczęśliwie i oby zdrowie. Często do pracy się jeździło rowerkiem zamiast autobusem. Wykorzystaliśmy ten moment, że jest parę kilometrów i damy radę. To dla pana pierwszy rajd? Nie, startuję już czwarty raz i czwarty raz z rzędu, także to nie jest pierwszyzna. A która trasa? Przez kapelę czy Świeradów? Przez kapelę. Jadę MTB, także przez kapelę. Tam już jest niestety zbyt duże wyzwanie jak na taki rower. Obie trasy wymagają dobrego przygotowania kondycyjnego i rosnąca liczba uczestników świadczy o tym, że sportowe zacięcie to cocha coraz większej liczby pracowników Rudnej. Ambicje mamy duże, będzie nas coraz więcej. Dzisiaj nas jest 70, czyli rok w rok coraz więcej. Zainteresowanie duże w tym barwnym peletonie. Pojedziemy do Szklarskiej Poręby. Myślę, że to jest w ramach tego hasła żyj zdrowo z wyboru. Kontynuujemy, widać, żyjemy, jesteśmy wszyscy zdrowi, pełni uśmiechów, startujemy, dojedziemy. Sygnał do startu przed kopalnią dał dyrektor Krzysztof Porębski. Ready? Go! Tradycją tego rajdu rowerowego jest składanie kwiatów pod pomnikiem w rynku w Polkowicach. Zawsze towarzyszy temu gostowi wspomnienie górników, którzy zginęli w wypadkach w kopalni. W tym roku myśli towarzyszyły górnikom z Zofiówki. Złożymy dzisiaj wiązankę kwiatów, zapalimy znicze ku czci pamięci kolegów z Jastrzębia. Kopalnia Zofiówka, dawny manifest lipcowy, jest to kopalnia z nami zaprzyjaźniona, jesteśmy w ciągłym kontakcie. Chociaż takim gestem z takiej odległości pokażemy jedność górniczą. Obu grupom kolarskim towarzyszą samochody serwisowe, tak więc w razie awarii na trasie lub gdyby się okazało, że ktoś nie da rady, może otrzymać pomoc. Ale wszystkim życzymy dotarcia do mety i udanego rajdu.